Drogie panie, w sprawie bardzo trudnej, w sprawie podsłuchu, chcę wam powiedzieć, że istnieje coś takiego, co się nazywa podsłuch, czyli pluskwa. I taką pluskwę my nosimy w sobie. Taką pluskwę, i to nie jedną, nosimy w naszych ciałach. No i jedną z takich pluskiew, z takich podsłuchów, to chcę wam powiedzieć, że założyła nam, ludziom, komórka tłuszczowa. Komórka tłuszczowa podsłuchuje. Komórka tłuszczowa siedzi sobie cichutko, wydziela estrogeny, które wpływają na mózg. I ten mózg zaczyna się zastanawiać. Zastanawiać się głośno, co by tu zjeść na obiadek. I w tym momencie komórka tłuszczowa wysyła estrogeny. I te estrogeny rzucają się na mózg. Jak co? No jak wróble na ryż. Ostatnio tak posypałem wróblom ryżu, jak się rzuci, mówię wam zupełnie, jak estrogeny rzucają się na człowieka. I one się tak rzucają na człowieka i nagle człowiekowi się zachciewa się czegoś miłego. Czyli na przykład loda lub ciasteczka lub bułeczki lub czegoś słodkiego. Czemu? Bo komórka tłuszczowa podsłuchuje i w razie czego wysyła estrogeny, które powodują, że samopoczucie lekko opada i mózg w tym momencie właśnie, mózg się przekrzywia i co? I wtedy najprostszym rozwiązaniem jest zjeść coś słodkiego, żeby się poczuć lepiej. I dlatego informuję was, że jedna komórka tłuszczowa ma założony jeden podsłuch. Natomiast większa ilość komórek tłuszczowych wydziela dużo większą ilość estrogenów niż jedna, po to, żeby kobieta czuła się źle w momencie, kiedy sobie nakłada na talerz. I wtedy na talerz nakłada sobie to, co w ogóle jest bez sensu dla mózgu, ale ma ogromny sens dla komórek tłuszczowych. I moją bajkę, którą wam opowiedziałem o komórkach tłuszczowych, możecie albo włożyć między bajki, albo może się okazać, że jak poczekacie parę lat, to będzie za to Nagroda Nobla. Ponieważ chcę wam powiedzieć, że wiele osób nagrywa różne filmiki, a niektórzy naprawdę bardzo trudne tematy poruszają. I dlatego pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają.